Moi drodzy, witajcie w tym odcinku podcastu Eksperci Nieruchomości. Ja, Maciej Bis, goszczę bardzo fajnych ludzi. Dwójkę nie byle jakich inwestorów ze Śląska, z Fabryki Mieszkań. Jest ze mną Olek Kiebel, jest ze mną Tomek Adamus. Witajcie chłopaki. Cześć. Hej, cześć. Na start zapytam was o to, czym się w ogóle zajmujecie na Śląsku. Jakie jest wasze doświadczenie przy remontach kamienic jako całych budynków? No bo to jest takie dosyć, powiedzmy, nietypowe, jeśli chodzi o inwestorów. Każdy by się chciał skupić na czymś łatwym, mniejszym, a wy akurat kamienice, czyli coś potencjalnie najtrudniejszego. Nasze doświadczenie przy remontach kamienic jest stosunkowo niewielkie. Zaczęliśmy od kamienicy 2000 metrów kwadratowych. To pierwsza tego typu inwestycja, gdzie rzuciliśmy się tak naprawdę na głęboką wodę. Obydwaj gdzieś mieliśmy styczność z kamienicami, bo wszystko to, co robiliśmy, kręciło się koło mieszkań do remontu, mieszkań w kamienicach. No i stąd padł pomysł, żeby w końcu spróbować czegoś w hurcie, czyli w jednym miejscu kupić kamienicę i rozpocząć jej remont. Czyli zaczynasz od drobnej rzeczy, potem przechodzisz na dużą, dokładnie tak jak mówią na szkoleniach z inwestorami. Dokładnie tak, tylko chyba na żadnym takim topowym szkoleniu weekendowym za x tysięcy nie byliśmy. Jakoś wyszło to nam naturalnie. A kiedy w ogóle zaczęliście? Wiesz co, zaczęliśmy w 2017 roku. Olek właściwie został zmuszony do porzucenia etatu. Ponieważ znaliśmy się już wcześniej z Olkiem, to jakoś naturalnie przyszła nam ta współpraca. Wcześniej przed formalnym zawiązaniem spółki kilka wspólnych transakcji zrobiliśmy na rynku, mówię o flipach. No i w maju 2017 Olek oficjalnie dołączył, założyliśmy spółkę i rozpoczęliśmy działalność w pełnym wymiarze. Ale nasz kontakt z nieruchomościami, z ruderkami sięga lat chyba 2010, co nie? 2010-2011 to były czasy, kiedy nikt handel nieruchomościami, handel mieszkaniami nie nazywał jeszcze flippingiem. To pojęcie pojawiło się znacznie później. Wcześniej był to po prostu handel nieruchomościami. Czyli generalnie czasy takie postkryzysowe, ci co mieli stracić na nieruchomościach już stracili i wtedy wjeżdżacie wy na białym koniu, na białych koniach. Jak z tymi początkami waszymi? Pewnie to jest trywialne pytanie, czy było łatwo, bo pewnie było pod górkę, nie było takich, nie było szkoleń, nie było literatury. Wiesz co, każdy z nas zaczynał trochę w inny sposób. Olek zaczął od wynajmu nieruchomości, od tworzenia portfela mieszkań na wynajem, natomiast ja zacząłem od handlu nieruchomościami. Gdzieś tam nasze drogi się zeszły, ale każdy z nas trochę innym segmentem tego rynku się zajmował wcześniej. I czym się teraz zajmujesz? Wiesz co, w tej chwili nasza działalność związana jest przede wszystkim z flippingiem, czyli z handlem nieruchomościami. Właściwie 90% nieruchomości, które sprzedajemy, kupują od nas inwestorzy. Najczęściej te mieszkania kupują do remontu wraz z naszą koncepcją, przygotowaną dokumentacją, często zlecają nam nadzór nad remontem i później zostawiają te mieszkania w naszym portfelu i z tym wiąże się druga część naszej działalności, czyli zarządzanie najmem. Tą kwestią zajmuje się Olek z naszymi pracownicami i jakby naturalnie też wraz z zarządzaniem najmem jest usługa nadzoru nad remontami. Nadzorujemy tylko nieruchomości, które później zostawiamy w naszym portfelu. Kolejną działalnością jest wynajem naszych nieruchomości. Jako spółka posiadamy kamienicę w Siemianowicach Śląskich, którą mamy pod wynajem. Pracujemy też nad jeszcze jedną nogą, która będzie posadowiona, na której nasz biznes będzie posadowiony. Natomiast na chwilę obecną nie będziemy zdradzać, co to będzie.
ale pewnie wkrótce gdzieś tam na social mediach taka informacja się pojawi, czy co mamy, co kolejnego pojawiło się w naszym portfelu. Czyli przyjeżdża inwestor, powiedzmy, nie wiem, z Warszawy czy z Gdańska. Dla niego Śląsk, w ogóle te okolice są dosyć tanie, nie trzeba wielkiej wypchanej walizki pieniędzy. Przychodzi do was, jak rozumiem, może u was kupić mieszkanie, które jest w stanie takim raczej zrujnowanym, taka ruina. Wy nadzorujecie jego remont, za który on płaci swoimi pieniędzmi, i potem weryfikujecie najemcę, wprowadzacie go i dbacie o to, żeby ten inwestor na tej inwestycji Zgadza zarabiał. się. Czy dobrze zrozumiałem? Ile na tym można zarobić? Ile inwestor taki może na tym zarobić? Dzięki wam. Nie podamy ci konkretnej kwoty, ponieważ konkretna kwota uzależniona jest od danego projektu. Obecnie A tak widełki. przyjmujemy zwrot z najmu na poziomie 7-7,5%. Kiedyś było to więcej, ale obecna sytuacja pandemiczna spowodowała, że ceny mieszkań wbrew pozorom wcale nie zmalały na Śląsku. Podejrzewam, że nawet wzrosły o jakieś 3-5% od marca, a dwa spadły kwoty najmu, czy to mieszkań, czy pokoi, ponieważ na rynek na przykład krótkiego najmu sporo nieruchomości przeszło w wynajem długoterminowy. To spowodowało, że duża podaż mieszkań i pokoi obniżyła kwotę najmu. Ale wciąż jesteście mniej więcej 6-7 razy lepsi niż No bankowe tak. lokaty. No dobrze, remontujecie kamienicę. Po co akurat remontować kamienicę? Nie lepiej sobie, nie wiem, zbudować nowy budynek albo kupić jakiś gotowy nowy budynek, taki, gdzie nie będzie problemów. Skąd w ogóle pomysł na kamienicę? Po co wy Wiesz akurat to co, robicie? rozumiem, że pytasz o to, czy lepsze są kamienice, czy działalność deweloperska, tak? Pytam o to, bo z jakiegoś powodu skupiliście się na kamienicach, a nie mówicie o tym, że budujecie na przykład budynki na wynajem. Czyli coś musiało was przekonać takiego, że stwierdziliście, że pójdziecie właśnie w Powiem tym ci, kierunku, a nie od w innym. stycznia siedzę i porównuję działalność naszą obecną, czyli kamienicę, i działalność deweloperską. Tak naprawdę jako jedyny członek w naszym teamie nie zamykam się na żadną z tych możliwości, no bo każdy ma swoje preferencje, czy deweloperka, czy kamienica. Ja jestem gdzieś po środku. Dla mnie najważniejsze są liczby, a nie jakieś preferencje, że tak powiem, prywatne. Najważniejszą i niepodważalną zaletą kamienic jest lokalizacja. Trudno znaleźć działkę w Śródmieściu, dużego miasta, która będzie w zasięgu portfela, nie wiem, średniej czy małej spółki inwestycyjnej, czy nawet Kowalskiego. Często cena zakupu metra powierzchni użytkowej kamienicy jest niższa niż zakup gruntu i postawienie takiego budynku od zera. Mówimy oczywiście o porównaniu dwóch typów inwestycji w podobnej lokalizacji, czyli w centrum miasta. Bo wiadomo, że działki na obrzeżu można kupić za 200-250 zł z metra, ale w centrum miasta to trudno znaleźć coś poniżej 2000 zł z metra. I też często kamienice dają szybszą możliwość skeszowania części nieruchomości, ponieważ właściwie po 30 dniach możemy uzyskać samodzielność lokali i na tym etapie rozpocząć już sprzedaż. Gdzie na tym samym etapie deweloper będzie w stanie z klientami podpisywać umowy deweloperskie, które nie będą umowami sprzedażowymi nieruchomości. Czyli generalnie klient zyskuje na tym, że kupuje już gotowy lokal, a gotowy pod kątem prawnym, a nie tylko obietnicę, że kiedyś ten No lokal tak, będzie. bardzo często deweloperzy sprzedają dziury w ziemi. O ile dziury w ziemi łatwiej się sprzedają w przypadku mieszkań, gdzie często kupują inwestorzy, o tyle w przypadku domów jednorodzinnych raczej osoby kupujące te domy podejmują decyzję na etapie, kiedy już coś z tej dziury wyrasta. No i teraz
Jesteście w takiej sytuacji, że robiliście flipy, handlowaliście mieszkaniami i przechodzicie ten moment z waszej przeszłości, z waszego doświadczenia chciałbym uchwycić i przechodzicie na kamienicę. Co was najbardziej zdziwiło? Może kolejno, bo tych zdziwień troszkę było. Pierwsze zdziwienie to było podejście osób produkujących wszelką dokumentację potrzebną do takiej transakcji. Wszyscy po prostu mają czas. Ja wiedziałem, że będzie długo, ale nikt z nas się nie spodziewał, że przez półtora roku będziemy kompletować dokumenty do pozwolenia na budowę. Drugie zdziwienie, które nie miałoby miejsca na takim remoncie mieszkania, to absurdy decyzyjne. Mamy przyjemność remontować kamienicę, która jest pod opieką konserwatora zabytków, i on bardzo chciał zachować 3-metrowe drewniane drzwi. Równocześnie pan strażak, który też wydawał opinię na temat tego budynku, chciał, aby wszystkie drzwi zostały wymienione na nowoczesne przeciwpożarowe. W związku z tym sytuacja mogła skończyć się klinczem. Na szczęście strażak ustąpił, konserwator postawił na swoim, zostaną drewniane wielkie drzwi. Inne zdziwienie, co w ogóle nie miało miejsca przy mieszkaniach, to brak ofert. Czy to usługodawców, czy to dostawców. Niby na rynku jest masa firm, na przykład od okien, które sprzedają okna. Bardzo chętnie przyjeżdżają, jak słyszą w rozmowie telefonicznej, że mogliby dostać zamówienie na 150 okien. W momencie, gdy się pojawiają na budowie, albo udają, że to jednak nie to spotkanie i czmychają, albo po przejściu po budynku i zorientowaniu się, że nie chodzi tutaj o standardowe prostokątne okna, tak zwane typowe, tylko praktycznie w każdym pomieszczeniu trzeba pomyśleć, jak takie okno wykonać, nie składają oferty. Bądź składają oferty niekompletne i myślę, że co najmniej 9 miesięcy trwało znalezienie wykonawcy, dostawcy, który jednak podejmie się zrobienia tych okien. Co dalej? Rozpiętości cenowe materiałów budowlanych. Przy remoncie mieszkania wiadomo, sprawdza się ceny, ale przy dużej budowie jeszcze bardziej trzeba na to uważać, bo okazuje się, że czasem hurtownia budowlana potrafi być droższa niż dostawca typu Brikoman, który dostarcza nam silkę, takie bloczki do murowania ścian, tańsze o 25% niż hurtownia. Oczywiście biorąc pod uwagę całość kosztów zamówienia, czyli koszt transportu, koszt utylizacji opakowań, koszt palet transportowych. No a na samej budowie no, wielorakość rozwiązań technologicznych, jakie były stosowane na przestrzeni lat w poszczególnych pomieszczeniach, w poszczególnych kondygnacjach. Widać, że w pewnych latach po prostu radzono sobie tym, co było i robiono byle coś naprawić, byle coś poprawić, niekoniecznie z materiałów, które do tego służyły. Tutaj w tym, co mówisz, widzę dużo takich wskazówek dla przedsiębiorców, którzy robią pewne rzeczy. Tak więc, jeśli ty, drogi słuchaczu, jesteś przedsiębiorcą, produkujesz, nie wiem, okna, produkujesz drzwi, produkujesz materiały budowlane, zastanów się, czy czasem nie leżysz na diamentowym polu, bo być może właśnie gdzieś tam ktoś remontuje kamienicę albo stawia jakiś budynek i ma problem z tym, że nie ma takich artykułów, jakie ty produkujesz. Także to jest też do zastanowienia i szerzej pod kątem prowadzenia firmy, w jaki sposób my możemy budować sobie przewagę konkurencyjną. Teraz już minęło troszkę czasu od tego, jak zaczęliście wchodzić w kamienicę.
I teraz po latach, z czym już sobie radzicie, tak? A co nadal Na jest pewno wyzwaniem? lepiej sobie radzimy z różnymi problemami natury prawnej, finansowej czy technicznej. Kiedyś faktycznie traktowaliśmy pewne kwestie jako problemy, teraz raczej dla nas stanowią wyzwanie, któremu musimy podołać, znaleźć osobę, która pomoże nam daną kwestię rozwiązać. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, często się zdarza, że już na tym etapie nie oglądamy na żywo nieruchomości, które kupujemy. Oczywiście nie mówię tu o kamienicach, ponieważ te nieruchomości zawsze będą wymagały dogłębnej analizy. Mówię tu raczej o pojedynczych mieszkaniach. Oczywiście tylko wtedy, kiedy doskonale znamy lokalizację, układ mieszkania, specyfikę otoczenia itd. Kolejną rzeczą na pewno jest analiza inwestycji pod kątem zakupu. To trwa znacznie krócej, także dzięki Twoim analizom, Maćku. To na pewno bardzo ułatwia nam, innym inwestorom życie. Kolejna, czwarta rzecz. Na pewno w jakimś stopniu przestaliśmy się już bać delegować zadania, chociaż nadal uważamy, że pewne kwestie lepiej rozwiązać samemu, zwłaszcza kiedy widzimy, co się dzieje na rynku i widzimy, jaki jest stosunek naszych kontrahentów do czynności, które muszą wykonać. A często się zdarza, że to my z Olkiem wykonujemy za nich pracę, jeszcze im za to płacimy. Także to jest jeszcze rzecz, nad którą oboje z Olkiem musimy popracować. Nie wiem, Maćku, czy pamiętasz, że ostatnio trochę pisaliśmy i rozmawialiśmy o tym, że w działalności nieruchomości nie da się delegować wszystkiego. Ty później zapytałeś mnie dlaczego i zaczęliśmy się nad tym zastanawiać. I faktycznie warto się zastanowić nad tym, nie mówię tylko o biznesie nieruchomościowym, ale o każdym biznesie, w jaki sposób możemy delegować jak najwięcej czynności, żeby mieć czas na robienie biznesu, a nie na pracę. To jest bardzo ważna kwestia. Ja mam na to taką, przepraszam, że ci wejdę troszeczkę w słowo, ja mam na to taką receptę, do czego ja doszedłem osobiście, że trzeba wykonywać samemu to, na czym się zarabia, tak? Natomiast wszystkie te rzeczy, na których się nie zarabia, warto delegować. Moje rozwiązanie jest takie, że na przykład ja nigdy w życiu bym osobiście czy w ramach swojej firmy nie zajmował się, nie wiem, księgowością, sprzątaniem, tak? czy dostawą materiałów, bo ktoś inny to zrobi profesjonalnie. Natomiast to, na czym ja zarabiam, no to powinienem mieć nad tym ścisłą kontrolę. Zgadza się. Natomiast no to można powiedzieć, że częściowo nam się to udało, więc nadal jest to w pewnym sensie jakieś wyzwanie, ale radzimy sobie z tym na pewno lepiej niż wcześniej. Na pewno największym wyzwaniem teraz przy obecnym rynku jest konkurencja. Rynek jest bardzo rozpędzony mimo pandemii. Oficjalnie mówi się o współpracy, ale i tak każdy działa na własną rękę. My staramy się łączyć z daną grupą inwestorów i pewne inwestycje realizować wspólnie. Ale w większości rynek wygląda tak, że często ludzie się chwalą na Facebooku, pokazują swoje inwestycje, swoje działalności, a tak naprawdę to no, sami sobie rzepkę skrobią. To jest jakby, czyli konkurencja to jest rzecz, która nadal jest dla nas wyzwaniem. Okazuje się, że wyzwaniem są też koszty remontu, ponieważ koszt robocizny w ciągu kilku miesięcy podskoczył tak, że musiałem zmieniać Excele do analiz nieruchomości. Trzecia rzecz to jest budowanie odpowiedniego zespołu. Często się zdarza, że po kilku danych projektach trzeba zmienić firmę, z którą się współpracuje, ponieważ nagle okazuje się, że każdy z nas ma inne podejście do tego, czym się zajmujemy i ta współpraca nie układa się tak, jak na samym początku. Zresztą zawsze na samym początku każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, a później pewne kwestie wychodzą w trakcie, czy to przy drugim, czy przy trzecim projekcie.
Kolejną rzeczą na pewno będzie, właściwie ostatnią, o której chciałem powiedzieć, to przy tej działalności, którą my wykonujemy i przy skali, na jaką działamy, coraz trudniej utrzymać w sobie taki power i optymizm. Kiedy zaczynasz nabierać doświadczenia, to coraz realniej patrzysz na pewne kwestie. I to jest nadal, przynajmniej dla mnie, osobiste takie wyzwanie, żeby w sobie ten power, ten optymizm utrzymać. I co robisz, żeby to Wiesz co, osiągnąć? staram się robić to, Stosujesz tu co jakieś lubię metody? robić najbardziej w mojej pracy, a najbardziej lubię pozyskiwać nowe nieruchomości i analizować, więc ostatnio na tym się skupiam. A zaufanie, bo tak sobie myślę właśnie, że jest wielu inwestorów, działają niby na tym samym rynku. Często w czasie spotkań są takie poklepywania po plecach, dobre życzenia. Czy wy osobiście ufacie innym inwestorom, nie wiem, kontrahentom? Czy też jest z tym jakiś problem? I jest w drugą stronę. Jak czujecie, czy ludzie, którzy z wami współpracują, Wiesz wam co, może ufają? zacznę od drugiej części pytania. Tak, myślę, że, czy wiem, że klienci nam ufają. Często kupują od nas nieruchomości, nie oglądając ich. Przykładem może być, nie wiem, chociaż kamienica w Zabrzu, którą nasz znajomy inwestor kupił, nie oglądając jej. Więc ufają nam, dbamy też o relacje z klientami, czy nawet ludźmi, którzy nie są naszymi klientami. Staramy się odpowiadać na wszystkie wiadomości, także na Facebooku, mailowe i tak dalej. Nie pozostawiamy bez odpowiedzi te osoby. Jeżeli chodzi o pierwszą część tego pytania, tak, ufamy ludziom, ale ufamy, jednocześnie sprawdzamy, ponieważ nie da się na samym zaufaniu zbudować dobrych relacji. Też wymaga to od nas pewnej kontroli i wspólnego przedyskutowania problemów i kwestii, które się gdzieś tam pojawiają w międzyczasie. Bardziej bazujecie na takich długich, skomplikowanych umowach prawnych, czy raczej wasze umowy są proste, ale sytuacja jest bardzo Staramy się, żeby jasna i umowy były zaklarowana? jak najprostsze, ponieważ umowy bardzo rozbudowane niczemu nie służą. Jedynym wyjątkiem są umowy najmu, które stosujemy, ponieważ tutaj staramy się właścicieli nieruchomości zabezpieczyć jak najlepiej. Często najemcy to są nasi, że tak powiem, pierwsi klienci, których wcześniej nie widzieliśmy, nie znaliśmy. Natomiast przy umowach z inwestorami sytuacja wygląda inaczej. Proste umowy, tak żeby po prostu no, najważniejsze kwestie w umowach poruszyć. Nigdy nie mieliśmy problemu z jakimiś tam kwestiami sądowymi i tak dalej, także klienci nam ufają, my ufamy klientom, stosujemy proste umowy. No to jest też jasne, że w tej branży, zwłaszcza chyba w tej branży, każdy pracuje na własne nazwisko i na własnym No tak, nazwisku. natomiast my z Olkiem raczej własnymi nazwiskami się nie posługujemy, chociaż gdzieś tam na Facebooku można znaleźć nasze posty, które wstawiamy jako Olek Kiebel, jako Tomek Adamus. Natomiast raczej z Olkiem skupiamy się nad pracą, nad marką Fabryka Mieszkań. No dobrze, to w takim razie przychodzicie, widzicie kamienicę. Jak sprawdzacie jej stan techniczny? Czyli skąd wiecie, że będziecie tym zainteresowani, że to nie zawali się, jak wbijecie pierwszego gwoździa? Jakie są takie newralgiczne punkty, których w ogóle nie można pominąć, jeżeli sprawdzasz stan techniczny To zależy kamienicy? od budynku, od tego, czy jest zamieszkały, czy jest pusty. Czasem udaje się nam wysłać na budynek konstruktora i architekta, którzy będą później pracować nad pozwoleniem na budowę, czy nad zgłoszeniem, i oni wtedy swoim fachowym okiem sprawdzają taki budynek. To, co my robimy, no to przejście budynku od dołu do góry i jeszcze raz, tylko że w drugą stronę.
Na co trzeba zwrócić uwagę? Piwnica, czy jest wilgotna, czy jest grzyb, czy kanalizacja jest drożna, czy czasem się wszystko z budynku wylewa do jednego z pomieszczeń piwnicznych. Czy elementy stalowe, które są na stropie, które spinają strop w piwnicy, są jeszcze całe, czy już tak skorodowały, że sypią się jak papier. Klatka schodowa. W jednej kamienicy ukradziono nam schody. Po prostu były metalowe, budynek był wyłączony z użytkowania. No i panowie zajmujący się recyklingiem na wózeczku wywieźli schody w siną dal do najbliższego skupu złomu. Kwestia okien, czy okna, nie daj Boże, czy to nie są witraże, którymi opiekuje się konserwator, bądź zaraz będzie się opiekował. Czy na piętrach, półpiętrach jest dostatecznie szeroko i czy same schody są dostatecznie szerokie. Mieszkania, czy w miejscach, gdzie jest dostęp wody, są jakieś dziury, jakieś przegnicia, rzeczy, które mogą świadczyć o tym, że woda przez lata sobie kapała z nieszczelnego zlewu czy nieszczelnej wanny i przegnił strop. Najlepiej byłoby zrobić odkrywki w takich miejscach. W ogóle analizując kamienicę, cudownie byłoby móc w każdym pomieszczeniu zrobić odkrywki i sprawdzić stan belek. No niestety właściciele nie zgadzają się. Nawet jeżeli kamienica jest niezamieszkała, to trudno jest wymusić przy oględzinach kwestie takich odkrywek. Nie mówię, że to nie jest możliwe, no ale wymaga to odpowiedniej rozmowy z takim właścicielem. Pewnie się boją, że przyjdziesz, zaczniesz, nie wiem, a coś potem nie wiecić, kupię. Coś może uszkodzisz, może nie, dokładnie. A potem nie posprzątasz. Kwestia dachu, czy na strychu jest mokro, czy sucho, czy belki są mokre, czy suche, czy w ogóle są, bo czasem może czegoś brakować. Na strychu też widać historię typu pożar i naprawy po pożarze. Sama dokumentacja, czy w ogóle istnieje jakaś dokumentacja do danej kamienicy. Często zdarza się, że obiekty, które oglądamy, przeszły długą drogę od spadkobiercy do spadkobiercy. Gdzieś jeszcze w międzyczasie jakiś konflikt między spadkobiercami i po prostu dokumentacji nie ma, trzeba tworzyć ją na nowo. Czy w pobliżu jest nitka ciepła miejskiego, żeby się podłączyć? Jest kanalizacja. Może to jest niepojęte, ale mamy XXI wiek, a niektóre budynki w centrach miast nie są podłączone do kanalizacji, tylko mają na podwórku szambo i taka cysterna przyjeżdża co 2 tygodnie i wyciąga to wszystko i wywozi. Czy w budynku są lokatorzy, czy mają tytuły prawne do mieszkania, czy jest przydział mocy na budynek, bo przeważnie jeśli w 100-metrowych mieszkaniach mieszka starsze małżeństwo, no to użytkują jeden, góra dwa pokoje. Inwestorzy ze 100-metrowego mieszkania chcą wycisnąć jak najwięcej, więc będą chcieli, żeby każdy pokój był zajęty i w każdym pokoju ktoś będzie korzystał z prądu. A nie daj Boże jeszcze z ogrzewania elektrycznego, co całą instalację mocno obciąży. Tak więc ta lista nie jest na pewno listą zamkniętą. Można samemu sobie wyobrazić, porozmawiać, wrzucić na YouTube'a takie hasło, poszukać, co jeszcze dopisać do niej, ale myślę, że to są takie podstawowe punkty, które koniecznie trzeba sprawdzić.
I pewnie jeszcze jest tak, że o części rzeczy się wie, a część rzeczy się wie dopiero jak się tego nie sprawdzi w trakcie pierwszej no, kadencji. No, a jeszcze trzecia część wychodzi w trakcie remontu, bo taki przykład z naszej kamienicy, w jednym pomieszczeniu podłoga była pofalowana. Wszyscy bali się na nią wejść, bo baliśmy się, że zaraz się zarwie i razem ze stropem polecimy piętro niżej. Okazało się, że to pofalowanie to były jakieś płyty pilśniowe, które nawilgły przez lata, a pod spodem po zerwaniu desek jest stabilny betonowy strop. No to w takim razie jak zwykły Kowalski ma się do tego zabrać? Zrobił parę mieszkań, sprzedał, powiedzmy, jest kumaty, jeżeli chodzi o kwestie remontowe, i wpadło mu do głowy, a kupię sobie kamienicę i wyremontuję i może coś z tego zrobię. Co byś takiemu człowiekowi radził? Tylko, czy co byście radzili? Tylko proszę nie mówcie, strzelę sobie. Nie, broń Boże. Głowę. Po pierwsze głęboko się zastanowić i przemyśleć, czy w ogóle remontować, czy nie lepiej zająć się innym projektem. No ale jeżeli już wyjdzie, że jednak chcemy remontować, bo chcemy się sprawdzić, chcemy coś sobie udowodnić, bądź się to kalkuluje, no to trzeba zastanowić się nad zakresem remontu, nad zakresem napraw, bo to warunkuje, czy będzie potrzebne pozwolenie na budowę, czy tylko zgłoszenie, albo po prostu, czy się bez tych dokumentów wykona naprawy. Wszystko, co ingeruje w konstrukcję, nie wiem, wyburzanie ścian, podnoszenie dachu, wymaga niestety pozwolenia na budowę. No, a wtedy zaczyna się cała litania przepisów aktualnie obowiązujących, które trzeba spełnić. Dla przykładu na naszej kamienicy ze względu na to, że robimy na pozwoleniu na budowę, zmieniamy stropy, musieliśmy budynek dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Trzeba sobie uzmysłowić, zastanowić się nad źródłem finansowania. Czy mamy na tyle gotówki, że zrobimy to sami, czy zaciągamy kredyt, czy środki będą pochodziły od osób, które kupią od nas lokale, czy może jakiś inwestor wyłoży całość i za jego środki wykonamy całe zadanie. Terminy. Określamy sobie ramy czasowe wynikające na przykład z potencjalnego źródła finansowania. Jak już się nam wydaje, że cały remont zamkniemy w rok, to ja sugeruję pomnożyć to razy dwa i prawdopodobnie uda się niewiele przekroczyć ten termin. A z budżetem podobnie. Podobnie. Kwestia technologii. W naszym przypadku mieliśmy do wyboru zostawić drewniane stropy i wzmacniać je, bądź pójść w nowoczesne stropy rektor, nowoczesne, betonowe, porządnie wyglądające, spinające też ten budynek. Jako że jest to nasza pierwsza tak duża inwestycja, stwierdziliśmy, że chcemy ją zrobić nad wyraz dobrze, więc postawiliśmy na nowoczesną technologię stropów betonowych. Następnie sam sposób realizacji. To też jest kilka wariantów do przemyślenia. Czy po prostu zleca się wszystko generalnemu wykonawcy i tylko ogląda postęp prac, czy druga strona medalu, działamy metodą gospodarczą, czyli do każdej części prac bierzemy inną firmę, a może nawet coś sami wykonujemy. No i kwestia zespołu. Kto z nami to wszystko będzie robił? No i właśnie co z zespołem? Wy macie swój stały zespół. Jak dobieracie tych ludzi? Kto w ogóle powinien się tam znaleźć, a kogo można wynająć na poszczególne prace? Nasz zespół to architekt i konstruktor, czyli firmy zewnętrzne.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, dwie firmy zewnętrzne. Ekipy budowlane, ekipy jako zarządca nieruchomości też jest firmą zewnętrzną. Tak więc przede wszystkim Tomek i ja i podwykonawcy działający na zasadzie business to business. Nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie zapytał was o kwestie formalne. Jak sobie radzicie z tą górą dokumentów? Pozwolenie na budowę, no nie wiem, osiedla, domków jednorodzinnych, myślę, że w Kombiaku by się nie zmieściły wszystkie dokumenty do tego pozwolenia. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o kamienice, to też jest ogrom dokumentów. Jak sobie z tym radzicie i co w ogóle z konserwatorem zabytku? Generalnie raz na pół roku jedziemy na działkę i palimy wszystkie dokumenty, bo tego jest za dużo, wiesz? Tak, jak nie, a wiesz co, na poważnie, no staramy się te dokumenty trzymać w ryzach. Na pewno całą dokumentację, którą mamy, archiwizujemy, wrzucamy ją do naszej chmury po to, żeby mieć z każdego urządzenia do niej dostęp. Czy jak jesteśmy na budowie, żeby nie musieć z tymi papierami jeździć, tylko sobie otwieramy w telefonie pliki i pokazujemy je wykonawcom, czy kontrahentom, czy klientom, więc to na pewno nam ułatwia pracę, dzięki temu nie musimy z tymi dokumentami często jeździć. Zauważyliśmy też, że dzięki pandemii, pandemia okazuje się ma też swoje plusy, okazuje się, że dzięki pandemii w urzędach weszliśmy w XXI wiek i urzędnicy zaczęli bardzo chętnie stosować maile. Komunikacja z nimi staje się łatwiejsza, bo nie trzeba już jeździć, wypełniać wniosków, tylko okazuje się, że można w ciągu 2 minut wysłać maila. Uważaj, bo kiedyś napiszą, że po pandemii, żeby dostarczyć oryginały w wersji papierowej. Wiesz co, no pewnie tak będzie, natomiast taka komunikacja, którą potrzebujemy na już do działalności, to ją mamy na już, nie musimy, że tak powiem, się z nią bawić papierowo, możemy ją uzupełnić później, ale są pewne kwestie, które wymagają od nas działania natychmiastowego, między innymi, nie wiem, wymiany drzwi w budynku, kiedy muszę skonsultować się z konserwatorem, no to pewnie gdybym oficjalnie przerzucał się z nim pismami, trwałoby to 2-3 tygodnie, a tak w ciągu godziny, dwóch mamy odpowiedź na maila. No to jest istotne przyspieszenie. Chłopaki, powiedzcie proszę, w czym, w jaki sposób możecie pomóc ludziom, którzy słuchają tej rozmowy? Wiesz co, to zależy, czym te osoby się zajmują. My się zajmujemy nieruchomościami, więc na pewno w tej kwestii możemy pomóc. Zapraszamy inwestorów, którzy szukają mieszkań do zakupu na inwestycje. Mamy sporo, zawsze mamy w portfelu jakieś nieruchomości, które dają fajne stopy zwrotu, które są przez nas sprawdzone pod względem formalnym, technicznym, remontowym. Więc możemy zaproponować ciekawe rozwiązania osobom, które szukają czegoś pod wynajem. Zapraszamy też osoby, które mają nieruchomości, które z jakichś powodów trudno im spieniężyć, czy to ze względów technicznych, czy ze względów życiowych. Bardzo chętnie kupujemy mieszkania, kamienice i pochylamy się także nad działkami. A jak was można znaleźć w internecie? Gdyby ktoś chciał się z wami skontaktować, co bardzo polecam, bo dzięki. Wasze usługi są godne polecenia. Dużą część naszej rozmowy poświęciliśmy kamienicy, także można znaleźć profil kamienicy na Facebooku. Wystarczy w wyszukiwarce Facebooka wpisać Dąbrowskiego 23. Mamy też swój własny profil Fabryki Mieszkań. To samo wpisać na Facebooku Fabryka Mieszkań, na pewno nas znajdziecie. Stronę dawno nie aktualizowaliśmy, ale też można wejść fabrykamieszkań.eu albo napisać po prostu nas maila na adres biuro@fabrykamieszkań.eu.
No to w takim razie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli interesują Cię nieruchomości, jeżeli działasz na Śląsku, to kontaktuj się z Olkiem, kontaktuj się z Tomkiem. Jeżeli masz do zainwestowania jakieś pieniądze, nie wiesz za bardzo jak, to wiedz, że na Śląsku można już znaleźć nieruchomości takie, które z kosztem remontu będą miały 100-kilkadziesiąt tysięcy złotych wejścia, kosztów wejścia, a nie na przykład 500 czy 600. Także tutaj też warto się z chłopakami pod tym kątem spotkać i porozmawiać. Jeżeli w ogóle interesuje Cię to, co robią, to ja polecam. Współpracujemy. Byłem, widziałem, drżałem, patrząc w przepaść kilku pięter bez podłóg w tej kamienicy. Robią fajną robotę. Odzywajcie się do nich i polecam. A Wam, chłopaki, Olek, Tomek, bardzo dziękuję za udział w tej rozmowie. No i trzymam kciuki za Wasze inwestycje. Powiedzcie, czego Wam życzy. Czego nam życzyć? Powiedziałbym stopy wody pod kilem, a w przypadku rynku nieruchomości... Żeby stropy wytrzymały 100 lat, tak jak obiecuje producent. O właśnie. No to w takim razie oby stropy wytrzymały 100 lat, tak jak obiecuje producent. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki.